Szanowni Państwo, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w Łomży. Kolejne spotkanie z cyklu Jest Trzecia Droga i gość Szymon Hołownia. Dziękujemy Państwu, że tutaj jesteście i tak jak już mówiłam przed spotkaniem, ale powtórzę dla tych wszystkich, którzy właśnie do nas dołączają. To jest spotkanie dla Was, to jest spotkanie, podczas którego możecie zadawać wszelkie pytania, nawet te trudne, myślę. Szymon będzie na nie tutaj odpowiadał z wielką chęcią. I dziś trochę inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj ja miałam jakieś swoje pierwsze pytanie, ale dzisiaj już mam kilka zgłoszeń pytań, więc nie chciałabym przedłużać i zabierać tego czasu Państwu. I pozwolę sobie oddać głos Dariuszowi Domasiewiczowi, który jest radnym miasta Łomża, jeśli mogę prosić o brawa. Ponieważ Darek ma pierwsze pytanie. Szymon, moje pierwsze pytanie dotyczy bezpieczeństwa, tak? Dzisiaj jest to ważny temat, jest o tym dużo w mediach, wiemy, co dzieje się na Ukrainie, wiemy, co może się wydarzyć, ostrzegają nas przed tym na Białorusi. I moje pytanie jest, czy my, mieszkańcy Łomży, możemy czuć się bezpiecznie? Co ty o tym sądzisz? Ale o jakie bezpieczeństwo pytasz? O bezpieczeństwo militarne, tak? Wiem, jesteśmy w NATO, jesteśmy wschodnią flanką. Czy w twojej ocenie jesteśmy dobrze zabezpieczeni, czy właśnie możemy ufać naszym partnerom i czuć się bezpiecznie? Wiesz, przede wszystkim dzień dobry. Bardzo jest mi miło się z Państwem zobaczyć i już kilka tutaj intensywnych rozmów po drodze miałem. Wiem, że na sali są też niezwykle bojowo nastawieni młodzi ludzie, którzy będą na pewno dostarczali nam wielu emocji, ale to na to przyjdzie czas. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co zapytałeś i co rzeczywiście jest ważne dzisiaj dla nas wszystkich, no to wiesz, jesteśmy w NATO i to jest absolutnie podstawowa gwarancja bezpieczeństwa, jaką mamy. Ja wiem, że my możemy dzisiaj myśleć o tym, że powinniśmy stworzyć taką armię w Polsce, która będzie sama w stanie na przykład zatrzymać rosyjską armię i nie dopuścić do zajęcia ani centymetra naszego terytorium, ale do tego jest jeszcze długa droga i musielibyśmy naprawdę sporo pracy wykonać. My chcemy dzisiaj tego, żeby nie było sytuacji, w której NATO przyjdzie nam na pomoc po tym, jak ta na przykład rosyjska armia wjedzie w znacznym stopniu tutaj za granicę Rzeczpospolitej. Chcemy, żeby wojska NATO i będzie nas odbijać, tak? Chcemy, żeby wojska NATO tutaj stacjonowały, nie rotacyjnie, ale stale. Chcemy, żeby ten potencjał polskich sił zbrojnych zwiększał się tak, żebyśmy byli oczywiście jak najwięcej w stanie tej roboty wykonać sami. Natomiast dzisiaj ten system jest tak ułożony bezpieczeństwa, że sam nikt sobie nie poradzi w takim tempie, w jakim byśmy chcieli z wyzwaniami, które przed nami stoją. A nawet jeżeli miałby sobie poradzić, to będzie bardzo, bardzo trudne i będzie wymagało jeszcze dużo większych nakładów i inwestycji. Dlatego dzisiaj musimy iść w dwóch kierunkach. Znaczy, po pierwsze, czuć się bezpiecznie, bo jesteśmy w NATO, a to jest poważna gwarancja. Cieszymy się dzisiaj z tego, że Szwecja dołączyła do NATO. Cieszymy się, że czy dołączy za chwilę. Cieszymy się, że jest tam już Finlandia. To zwiększa nasz potencjał. To sprawia, że jeszcze bezpieczniej możemy się czuć. Natomiast musimy też walczyć o wojska NATO stale stacjonujące w Polsce. I to musi być podstawowa melodia każdego rządu, który będzie. Wiecie, nas teraz opowiadają nam teraz o tym, że broń jądrowa, że to nie tak działa. Znaczy, co z tego, że my tu będziemy mieli broń jądrową, tak? Jak będziemy kiedyś gotowi do tego, żeby uczestniczyć w tym programie Nuclear Sharing, to będziemy raz na jakiś czas być może te głowice tutaj mieli. Ale to nie to jest fundament. Fundamentem jest stałe stacjonowanie wojsk natowskich w Polsce, stałe bazy. I druga rzecz, a tego jak do tej pory rząd nie jest w stanie załatwić, tak? Były te mrzonki o Fort Trump, o tym, że Amerykanie tu będą z dużą stałą obecnością. Natomiast druga rzecz to jest zwiększanie potencjału organicznego naszej armii. A on nie polega tylko na tym, czy to ma nie polegać tylko na tym, że my teraz kupimy od Koreańczyków dużo sprzętu, tylko to jest bardzo, bardzo złożona sprawa, bo z jednej strony trzeba oczywiście szkolić żołnierzy, z drugiej strony kupować nowoczesny sprzęt, ale z trzeciej, powiem wam, drobiazg, musi być w to wprzęgnięty polski przemysł uzbrojeniowy. Bo teraz wyobraźcie sobie, że my mamy popodpisywane umowy z Koreańczykami czy tam z innymi bez offsetu tak zwanego.
albo praktycznie bez offsetu, czyli polskie firmy z tego nie mają, tak? Polskie firmy na tym nie budują swojego know-how. No dobra, no to kupiliśmy sprzęt. A jak przyjdzie do kupowania amunicji albo części, to kto na tym ma zarabiać? No my powinniśmy na tym zarabiać, bo te części, ta amunicja, to powinno być produkowane u nas. I to jest po pierwsze bardziej opłacalne, a po drugie bardziej bezpieczne. Dlatego, że co my będziemy teraz wozić amunicję czy części z drugiego końca świata? A jak dojdzie rzeczywiście do tego, że na Pacyfiku będzie ten teatr konfliktu pomiędzy Chinami a Tajwanem, między Stanami tak naprawdę a Chinami, to my stamtąd, z tamtego rejonu, z Korei będziemy wozili części wtedy praktycznie prawie z pola walki i amunicję? My musimy to mieć u siebie. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia już, na którą chcę zwrócić uwagę. W Polsce teraz jest takie wzmożenie wokół tego tematu, które kończy się taką myślą, że musimy mieć dużo wojska, ono musi dużo ćwiczyć w lesie, mieć dużo sprzętu, bo oni tu będą czołgami nas rozjeżdżać, katiuszami walić i będzie jak w Czterech Pancernych. No tak nie będzie. Tak jak w Czterech Pancernych było 70-80 lat temu. Dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. I dzisiaj jednym z podstawowych zadań polskiej armii jest nie tylko wymiana porosyjskiego sprzętu na nowoczesny, ale też nabycie takich umiejętności, żebyśmy umieli radzić sobie z zagrożeniem nie kiedy jest w naszych granicach, tylko zanim je osiągnie. Dlatego, że zobaczcie, czym dzisiaj Putin walczy, jak destabilizuje sytuację w innych krajach. Przez internet. Jak dzisiaj walczy, to jest obrzydliwe, co robi. Ale to robi, wysyłając migrantów na granicę od Łukaszenki. To są te metody, które dzisiaj się stosuje. Można zdalnie wyłączać infrastrukturę krytyczną, czyli elektrownie, jeżeli się zhakujesz te systemy informatyczne. My dzisiaj musimy mieć takie wojsko, które jest w stanie wyłączyć ich, zanim oni wyłączą nas. Które jest w stanie doprowadzić do tego, że oni w tym swoim Petersburgu, Mińsku czy gdziekolwiek siedzą, będą ślepi i głusi, jeżeli będą chcieli nam zrobić krzywdę. Bo my ich wcześniej będziemy w stanie unieszkodliwić. I tej kompetencji dzisiaj potrzeba polskiemu wojsku, bo to jest XXI wiek. Przecież wiecie dobrze, gdzie jesteśmy i co się może, jak to by wyglądało, gdyby zrobić jakąś ruchawkę, zrobić jakąś destabilizację sytuacji w Polsce, a później wyłączyć na przykład telefony komórkowe i banki, tak, i bankomaty. Wyobrażacie sobie, jaki chaos by zapanował w kraju? Przecież wtedy można tak naprawdę zdestabilizować sytuację i wprowadzić dowolny rząd, jaki się będzie chciało, na fali niepokojów społecznych. Putin to wie i ludzie Putina to wiedzą. I my też musimy to wiedzieć. Musimy się przygotować na obronę przed takimi zagrożeniami, które są dzisiaj, a nie które były w 1939 czy 1945 roku. Także Łomżyniacy mogą się dziś czuć bezpiecznie, bo jesteśmy w NATO. I to jest wielki sukces poprzednich naszych pokoleń polityków. To jest potężny sukces. Zobaczcie, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy nie wstąpili do NATO. Popatrzcie na Ukrainę. Myślicie, żeby on się zatrzymał? Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. Ta decyzja o tym, że wstąpiliśmy i do NATO, i do Unii Europejskiej, to było naprawdę genialne posunięcie, olbrzymi sukces, potężne błogosławieństwo. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I teraz musimy wyciągnąć z tego mądre wnioski i rozwijać swój potencjał w ramach tych sojuszy, w których jesteśmy. Wtedy nic nam nie grozi. Ale gotowi być musimy, no bo widzicie, że mamy wariata za wschodnią granicą i on jeszcze parę lat pewnie pożyje i nie zatrzyma się na tym, co dzisiaj wymyśla. Szanowni Państwo, zaczęliśmy od takiego, myślę, dość mocnego tematu, ale nie ukrywajmy, że od kilkunastu miesięcy ostatnich dotyka on nas wszystkich, dotyczy nas wszystkich i łączy nas w jakimś sensie ten strach, ale to nie znaczy, że na tylko takie trudne tematy mamy dzisiaj rozmawiać. To jest ten moment, w którym zachęcam Państwa do zadawania Waszych pytań. Wiem, że tutaj się Pan zgłaszał. Jakbym mogła prosić tutaj po tej stronie. Już do Pana biegniemy z mikrofonem. Mikrofon. Ja chciałbym się zapytać, jak poprzednie lata to określa, kiedy w miastach powiatowych jest klan rodzinny, który nami rządzi. Nie wiem, jak się w tym zachować. Po prostu oni dyktują nam ceny jako pracownikom i myślę, że większość społeczeństwa przedstawia mnie, chyba że są tchórzami. Dużo lat, 30 tu pracowałem, dostawałem pod stołu. Teraz poszedłem na rentę na ZUS i niestety
Mam tyle, co dostawam na stół. Chciałbym do tego, jak pan się do tego odniesie, nie? I co można z tym zrobić, żeby te wybitne kasty nie rządziły takimi małymi miasteczkami? Bardzo dobre pytanie i też, no to jest straszna sytuacja, że pan był w ten sposób oszukiwany, bo płacenie pod stołem, więc nie oskładkowywanie pensji, no kończy się właśnie na emeryturze tak, jak się kończy. Wie pan, my jesteśmy... Tak. Przepraszam jeszcze państwa. Ostatnie lat, 8 lat, 8,5 roku byłem w Islandii, gdzie miałem bank, każdy przedsiębiorca, który mnie zatrudniał, musiał moje składki odprowadzać i w każdym momencie musiałem wbić swój numer i zarejestrować się i wszystko było dla mnie jasne. Czemu tutaj się w ten sposób nie dzieje? Ja przepraszam, nie chciał, może wie pan, nie potrafię tak dyskutować jak pan, nie? Ale po prostu takie pytanie chciałem zadać panu. Wie pan, po pierwsze trzeba doprowadzić do tego i my mówimy o tym jako partia Polska 2050, która nigdy nie rządziła, która nigdy nie miała swoich ludzi w spółkach, spółeczkach, również na poziomie samorządowym. Bo to też dotknął pan tu bardzo ważnej rzeczy. To nie jest problem tylko z tym, że oni obstawili Orlen, Enę, Tauron i tam inne firmy. To jest problem, że nawet wie pan, w dużych miastach czasami jest tak, w Warszawie jest czasami tak, że bierzesz dowolny ZGN, ten Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami i tam nie ma jednego normalnego pracownika, bo to wszystko rodziny radnych są, tak? Które są potrzebne do uzyskania, do zachowania większości w Radzie Dzielnicy. I ten system korupcyjny, bo to jest system korupcyjno-nepotyczny, powinien się rozlecieć natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że majątek Orlenu, ale też majątek wodociągów, majątek spółki zarządzającej odpadami na poziomie gminy, to jest nasz wspólny majątek. Przecież to się nawet nazywa. Jeżeli mamy majątek, już za chwilę, tylko chcę powiedzieć. Ogólnie o Polsce. Ja mówię o swoim mieście. Ciotka, wujek pracuje u kogoś, nie? No, to jest dla mnie niezrozumiałe po prostu. A ja jak nie mam cioci tutaj, to ja nie będę na wyższym stanowisku, prawda? Ale my mamy na to... Ja rozumiem, że pan Polskę, ale pan przyjechał do nas, więc mnie interesuje to, co nasze środowisko. Proszę. Chcę powiedzieć, że ten jakby pomysł, który my chcemy zastosować i na szczeblu ogólnopolskim do Orlenów i innych spółek PGNiG-ów, ale też chcemy zastosować na poziomie tym lokalnym, na poziomie samorządowym, na poziomie tej własności komunalnej, tak? Czyli wspólnej, gminnej. I to musi być zastosowane. My postulujemy wiele narzędzi. Już nie będę tu wchodził w szczegóły, ale o dwóch powiem. Po pierwsze, Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych. Czyli jeżeli ty jesteś posłem, radnym, senatorem, ministrem, to jesteś w tym rejestrze. I też twoi bliscy. Więc można, i to niestety, jak idziesz na służbę publiczną, no to musisz się też na pewne rzeczy zgodzić. I wtedy, jak jest nominacja, ale to ja już go powiem, jak jest nominacja, tak, ale trzeba, wie pan, ale trzeba mieć ludzi, którzy umieją przede wszystkim, bo jak pan ma 5 zł i chce pan, żeby, tak jest, i dlatego po pierwsze trzeba wykluczyć z nich rodziny krewnych i nepotów, tych wszystkich, pociotki, kochanków, kochanki. Do tego służy kropka. Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych. Jest nominacja, sprawdzasz to w tym rejestrze, patrzysz, czy jest konflikt, czy nie ma. Druga rzecz, którą mówimy. Musi być rok karencji pomiędzy sprawowaniem funkcji publicznej, a pójściem do biznesu, do spółki. Czyli przestajesz być ministrem, radnym, prezydentem, wójtem, to nie się przesiadasz do spółki, tylko rok przerwy, co najmniej. I po trzecie, komitety nominacyjne i nominowanie ludzi do spółek komunalnych, tych na podstawie kompetencji, czyli umi, to idzie, nie umi, to sorry. Bo to jest nasz wspólny majątek. Partia, dlatego ja panu gwarantuję, że nie będzie ludzi Hołowni w Orlenie, ani w żadnych innych spółkach miejskich, ani ludzi Tuska, ani Kosiniaka, ani Kaczyńskiego. Tylko fachowcy, bo to są nasze pieniądze, które pokolenia wypracowywały, również pana, i one mają się pomnażać.
One mają rosnąć. I do tego trzeba fachowce, a nie wujka, ciotki albo szwagra, bo jeszcze na dodatek ci ludzie blokują miejsca młodym ludziom i innym, którzy chcieliby się rozwijać, tak? A tutaj jest, masz legitymację, masz wujka, ciocię, to jak za PRL-u. To masz. No ludzie, to nie może tak być. To po 30 latach wolności. PRL się skończył. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Mamy kolejne pytanie. Proszę bardzo. Momencik. Pierwsze to chcę pana zapytać, czy pan jest kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego? Czy kim jestem? Kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego, jak Morawiecki był Tuska. Proszę pani, nie proszę wiedziałem, pana, że jeszcze obaj chwilę. Mają kreta, ale jeżeli... Pan ja jest mam kretem, to jest jedno. Drugie, no. A jak przegramy wybory przez to, tylko przez pana, i co pan wtedy zrobi? Ale czy mogłaby pani jakoś uzasadnić te tezy, które pani z takim przekonaniem, bo rozumiem, że z głębokim przekonaniem tak, wygłasza? Oczywiście. Bardzo bo proszę. Proszę pana, ja panu zadaję pytania, pan tylko odpowiada. Ja nie muszę panu się ale proszę tłumaczyć. Pani, jeżeli proszę pani... Proszę pana, dalej. Proszę pani, to jest rozmowa. Rozmowa polega na tym, że obie strony toczą ze sobą dialog. Pani do mnie recytuje jakieś kwestie z telefonu, a ja bym chciał usłyszeć pani zdanie w tej sprawie. Dlaczego pani obraziła mnie, mówiąc, że jestem kretem? I proszę dlaczego, pana. Na czym opiera pani... Na czym, bo pan ale na czym na opiera prezydenta pani przekonanie? I jak pan przegrał, tak. Zamiast po Trzaskowskiego poprzeć, kogo pan poparł? Trzaskowskiego. Nie, nie. Trzaskowskiego. Nie. No ale... Nie. Ale oczywiście, nie. Że Trzaskowskiego, nie, droga pani. Pana. Nie. Droga pani. Jest pan kretem pani, i tyle. Pani żyje w jakimś matriksie. Nie, niestety, ja nie żyję w matriksie. Z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana. O, panie. Zmanipulowana nie w sposób, pana. Który nie. Utrudnia nam dyskusję. Proszę, proszę pani, proszę, proszę w takim razie, ale to jest właśnie dialog, ale widzicie, do tej pory myślałem, że zwolennicy PiSu tylko są w stanie w ten sposób. Ja wiem, ale właśnie jest pani zwolenniczką, jak rozumiem, Platformy Obywatelskiej, Zjednoczonej Opozycji i to pokazuje, do czego doszliśmy. To pokazuje, do czego doprowadziła polaryzacja w Polsce. Polaryzacja w Polsce doprowadziła do tego, że przychodzi pani, którą widzę pierwszy raz w życiu, ja przyjeżdżam do jej miasta i okazuje mi, mogłaby nie okazać nic, ale ja jestem nikim ważnym, nie musi mnie, jakby miłe rzeczy mnie mogą mnie spotykać. Wyzywa na samym początku, a później opowiada rzeczy, co do których nie ma absolutnie możliwości dyskusji, nie ma sporu. Nie ma możliwości otwarcia jakiejś argumentacji. Ja mogę przedstawić argumenty, chcę posłuchać drugich argumentów, nie ma. Zobaczcie, mnie to jakby nie dotyka, nie rani, bo ja się z tym spotykam na co dzień, ale to pokazuje, gdzie zaszliśmy w Polsce. Gdzie zaszli... Tak wyglądają imieniny u cioci i u wujka w wielu polskich rodzinach. Tak wyglądają święta w wielu rodzinach. Nie ma dyskusji. Jest wyłącznie przemawianie z pozycji z katedra jedni do drugich, krzyki, ideologia, indoktrynacja. Nic z tego, co powiedziała ta pani, nie jest prawdą. Natomiast rozumiem, że wytłumaczenie tego, podanie argumentów w tej sprawie przekraczało już możliwości naszego kontaktu. To strasznie smutny obrazek. I my dzisiaj, idąc do zmiany tej sytuacji, musimy doprowadzić nie tylko do zmiany tej czy innej ustawy, ale my musimy doprowadzić do tego, że my się znowu lubić zaczniemy ze sobą nawzajem, że my się przestaniemy obrażać, że my zaczniemy normalnie ze sobą dyskutować, jak się z czymś ze sobą nie zgadzamy, bo to jest normalne, że się nie zgadzamy. Widzieliście tutaj wspaniały, emblematyczny, laboratoryjny przykład tego, z czym chcemy jako trzecia droga, jako Polska 2050 w Polsce skończyć. Mam nadzieję, że nam się to szybko uda. Mam tutaj... O, masz tam, dobra. Rafał Kostoł, Stowarzyszenie Disco Elysium. Panie Szymonie, mam do pana takie pytanie. Jaką opinię pan wyraża na temat legalizacji marihuany i innych twardych psychodelików? Czekałem na to pytanie. Myślę, że to pytanie, z którym przyszło tu wiele z państwa, tak jak widzę po państwa twarzach, prawda? Pani, pan, prawda? Czujecie. Ale pan przyszedł i należy mu się odpowiedź. W mojej ocenie, i wielokrotnie to też mówiłem, dobrze się stało, że w Polsce wykonaliśmy duży krok w kierunku legalizacji pełnej marihuany medycznej. To się powinno stać, to w ogóle nie ulega żadnej kwestii. Ja jestem, jeżeli chodzi o całą resztę kwestii związanych z marihuaną,
zwolennikiem depenalizacji posiadania na użytek własny, bo to jest komedia. Natomiast jeżeli chodzi o i zaprzęganie państwa do rzeczy, do których nie powinno być zaprzęgane, państwo ma inne zadania. Natomiast jeżeli chodzi o ten moment, powiedziałbym, już bardziej taki przemysłowy, tak, handlu tego, tym na dużą skalę, a to tutaj naprawdę chętnie porozmawiałbym z ludźmi, którzy w tej sprawie mają kompetencje większe niż ja. I wiem, że ma takie kompetencje środowisko, które mówi zalegalizować, ale jest też środowisko, które ma obiekcje i one nie są ideologiczne. One są medyczne, one są psychologiczne. Zrobiłbym to, co powinno się w takich sprawach robić. Porządny, ogólnopolski namysł nad tym, bez żadnych uprzedzeń. Niech ludzie o tym porozmawiają, niech będzie, miejmy panel obywatelski w tej sprawie. W wielu krajach się tak właśnie dyskutuje rzeczy, niech ludzie mogą wysłuchać ekspertów z tej czy innej strony. To jest idealny temat do panelu obywatelskiego. Czyli wybierasz, ostatnio był na przykład o cenach energii. W Irlandii, w Niemczech takie rzeczy się sprawdzają. Losujesz ze 100 tysięcy obywateli reprezentatywną setkę. I oni później mają okazję rozmawiać z ekspertami z jednej strony, z drugiej strony, wyrabiają sobie zdanie. I później w prowadzonej dyskusji dochodzą do przekonania jakiegoś. Proponujemy, kładziemy to na stole. My proponujemy w polskim ustroju senat obywatelski. To znaczy oprócz tego normalnego senatu chcemy właśnie taką izbę powołać, 100 obywateli. I to byłby jeden z tematów, który należałoby im wrzucić do zastanowienia się, bo każdy z nas ma jakąś intuicję w tej sprawie, bo ma dzieci, bo ma wnuki, bo ma jakieś doświadczenia. Chętnie posłuchałby ekspertów, chętnie wyrobiłby sobie zdanie. Ja nie mam w tej sprawie żadnego ideologicznego stanowiska. Ja uważam, że medyczna, tak, depenalizacja posiadania na użytek własny, natomiast cała historia związana z przemysłem, z handlem na dużą skalę, z tego rodzaju działalnością, do namysłu i do decyzji. W którąkolwiek stronę będzie, to damy radę, po prostu. Dziękujemy bardzo. Halo? Halo, halo? Czy pan mnie słyszy, panie... Tak, słyszę tak? pana, widzę już nawet, widzę i słyszę. Dzień dobry. Dźwięk i obraz. No to super. Ja chciałem podziękować tej pani, którą pan tak skrytykował, nie wiem, czy ona już biedna uciekła stąd, ale to było bardzo zasadne pytanie i przykro mi, że pan je tak potraktował niepoważnie. Ale jakbym usłyszał pytanie, to chętnie bym na nie odpowiedział. Tu nie było pytania, to tu były stwierdzenia. Usłyszy pan ode mnie za chwilę. Bardzo chętnie, proszę je zadać. Bardzo się bardzo cieszę. Bardzo proszę. Proszę państwa, pan Hołownia, pan Szymon może, tak? Ja jestem Lech. Pan Szymon już rozwiązał temat wojska, wie ile czołgów, gdzie je ustawić, wie jak uzdrowić patologię w małych miastach i pewnie wiele innych rzeczy tu nam na pewno z rękawa wyciągnie. Tylko może, panie Szymonie, pan nam tu wszystkim powie, jak działa system Donta. Bardzo jesteśmy zainteresowani. To jest pytanie chyba bardzo konkretne. Już udzielam odpowiedzi. A drugie, jeszcze konkretniejsze, co pan zrobi z tymi świetnymi propozycjami, czołgami i tak dalej, jak pan przerżnie wybory. Bo tak, proszę pana, pan je wtedy schowa sobie do szuflady i ich nie będzie. I możliwe, że pan ma naprawdę dobre. Tylko ja, proszę pana, jestem przekonany, jak tu 100% ludzi, że żeby cokolwiek wdrożyć, to trzeba wygrać wybory. Wygrać wybory. System Donta, wygrać wybory. System Donta, wybrać wybory. Bardzo dziękuję tej pani, która tu się zgłosiła, bo ona bardzo mądre rzeczy mówiła. Wie pan, dziękuję bardzo. Postaram się już nie ciągnąć wątku tej pani, ponieważ nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, nie wiem, czy to pan proponuje w swoim modelu demokracji, w którym działa system Donta, żebyśmy zaczynali od tego, że będziemy obrażać się na starcie rozmowy. Jeżeli to ma... Ale nie, pan mnie nie obraził, natomiast pani mnie obraziła, ja z tym nie mam problemu, bo przywykłem do tego i pokazuję to jako pewnego rodzaju przykład. Jeżeli pan mi chce powiedzieć, że wygrana w wyborach i system Donta jest ważniejsza niż to, że Polacy za darmo obrażają się nawzajem, będę toczył z panem spór. Natomiast, ale przepraszam, teraz ja odpowiadam teraz na pytanie, które mi pan zadał, jeśli pan będzie tak uprzejmy. Systemem Donta interesuje się, mam wrażenie, dużo dogłębniej niż bardzo wielu moich współobywateli. System Donta, wbrew temu, co mówi się o nim, nie promuje pierwszego ani najsilniejszego. System Donta ma dwie zasadnicze cechy.
Po pierwsze, czy dwa zasadnicze wymagania stawia? Pierwsze wymaganie jest takie, żeby nie zostawiać małych partii z tej samej strony sceny politycznej pod 5-procentowym progiem. Dlatego, że jeżeli wchodzisz pod próg, to żywi się najsilniejszy. Druga zasada Donta jest taka, żeby tworzyć jak najwięcej list przekraczających 15%, a najlepiej mających 17-18, bo to pozwala brać trzeci mandat w każdym okręgu, mówiąc obrazowo, i doprowadza do tego, że tych mandatów robi się po danej stronie dużo, dużo więcej. Jakie w związku z tym należy wyciągnąć wnioski, mając system Donta i zgadzając się z panem całkowicie w tym, że żeby wprowadzić jakąkolwiek z reform, jakąkolwiek zmianę, trzeba wygrać, a nie przegrać wybory. Na to jest jedna rada. Najgorszą z nich jest wspólna lista. Wspólna lista to jest prosta droga do wzrostu Konfederacji pod 20% i naprawdę wspaniałe, piękne marzenie Kaczyńskiego. System Donta to jest ten system, z którego my jako Trzecia Droga jako jedyni wyciągnęliśmy wnioski. Bo my zjednoczyliśmy się, choć to nie było łatwe, w koalicji wyborczej z PSL-em, tak, żebyśmy byli w stanie zaproponować mniej list, zaproponować większy potencjał. Wyciągnęliśmy z tego wnioski jako jedyni. Czy słyszeliśmy, żeby ktokolwiek na opozycji, jak Platforma albo Lewica, wykonał taki ruch? My o nim nie gadamy. Myśmy go wykonali. Myśmy to zrobili. I to jest coś, za co wydaje mi się dwóm środowiskom politycznym należy się nie jakieś wielkie uznanie, ale przynajmniej szacunek, że nie gadają jak inni, tylko robią. Jeżeli mówi pan o wygraniu wyborów, oczywiście, że nie ma ważniejszej rzeczy. System Donta wiemy jaki jest i wiemy jak działa. Natomiast jeżeli ma pan inną propozycję, ma pan inny pomysł dotyczący tego, jak sprawić, żeby szansa na wygraną była większa, proszę, niech pan mi go przedstawi. Jaki pan ma? Proszę powiedzieć. Przepraszam bardzo, ale to już jest następne pytanie. Dobrze, z tym pytaniem to pan tak troszeczkę uciekł, nie? No ale nie uciekłem. Udzieliłem odpowiedzi innej niż pan oczekiwał. Nie. Pan to nazywa ucieczką, natomiast to jest po prostu konkret, który panu przedstawiłem. No przykro mi, że pan się ze mną nie zgadza, ale udzieliłem panu odpowiedzi na pana pytanie. Proszę pana... Przepraszam najmocniej, ale wiele, wiele badań, oczywiście nie te, z których pan korzysta, mówi, że jedna lista. Bzdury, proszę pana. Przeanalizowaliśmy setki badań. Jedna lista skończy się dokładnie tak, jak skończyła się na Węgrzech. Totalną przegraną opozycji. Ona nie była totalna, ona była prawie. Aha, czyli chce pan, żebym przegrał prawie, tak? Nie, to jest chcę, dla pana żeby pan wygrał prawie. A no widzi pan, to ja proponuję, żebyśmy zrobili to, co w Czechach, bo tam wygrali nie prawie z Babiszem, który był nie do wygrania, tylko wygrali absolutnie z Babiszem. Wie pan dlaczego? Dlatego, że zrobili mądre dwie listy. Jedną bardziej centroprawo, a drugiej bardziej centrolewo. I co? I tam to wyszło. To może wzorujmy się na tych, którzy wygrali, a nie na tych, którzy przegrali. Jedna lista, proszę pana, to jest zaklęcie. To jest totem. Powiem panu coś, o czym pewnie pan nie wie, ale teraz już będzie pan wiedział. Jedna lista nigdy nie była przedmiotem żadnej poważnej rozmowy politycznej w Polsce. Ci, którzy głoszą jedną listę i wspólną listę, nigdy nie przyszli, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ani na poziomie liderów, ani na niższym poziomie, nigdy nie położyli na stole propozycji konkretnej. Słuchaj, mam projekt wspólnej listy. Jak możemy ją ułożyć? Co trzeba by było zrobić? Jakie warunki spełnić? To była tylko i wyłącznie pała do tłuczenia kolegów i koleżanek głową po głowie w mediach. I dzisiaj, nie mając żadnych dowodów na to, że jedna lista jest rozwiązaniem, wiedząc o tym, że jedna lista nakręca polaryzację, a jak masz dwóch, którzy walczą ze sobą, to zawsze najbardziej korzysta ten trzeci i Konfederacja już dzięki temu gadaniu o jednej liście urosła. Urośnie jeszcze bardziej, jeżeli nadal będziecie twierdzić, że to jest jedyne rozwiązanie i będziecie rozbijać porozumienie na opozycji. To porozumienie, które nie jest porozumieniem jednej listy, ale jest porozumieniem szacunku, współpracy i szacunku też dla różnorodności, która jest, bo ta zła emocja, rodząca frustrację, ona może doprowadzić do tego, że ludzie nie pójdą na wybory. I to będzie nasze największe zagrożenie. Bo wie pan, problem nie jest w panu, czy we mnie, którzy jesteśmy przekonani, że na wybory pójdziemy i wiemy, na kogo zagłosujemy, bo pewnie wiemy. Ja wiem na kogo, pan pewnie też wie na kogo. I teraz w tej sytuacji,
Co z tego, że wiemy? Jeżeli w ostatnich sondażach ma pan frekwencję na poziomie 47%, to znaczy, że 53% Polaków nie odnajduje się w tych opowieściach. O jednej liście, o polaryzacji, o Kaczyńskim i Tusku i o wielu jeszcze innych historiach. To oni są dzisiaj dla nas wyzwaniem. Ci, którzy stracili już wiarę w demokrację, w system Donta i w to, co jest dzisiaj polityką, może ktokolwiek, cokolwiek komukolwiek załatwić. To dzisiaj jest nasze wyzwanie, to jest nasz problem. Zajmijcie się proszę z taką samą energią i siłą, nie promowaniem konceptu, który i tak się nie wydarzy, ale przekonywaniem ludzi, którzy dzisiaj mogą być języczkiem uwagi, do tego, żeby zagłosowali za demokracją, a nie za autokracją w Polsce. Okej, bardzo dziękuję. Nie mam najmniejszego problemu. Z przyjemnością odpowiadam. Cieszę się, że z panem mogę porozmawiać. No ja też się bardzo cieszę. Tak. Przepraszam, nie będę ciągnął tego tematu, bo my nie będziemy się przekonywać. Ja pana nie przekonam, pan mnie. Ale pan chciał jakiś klucz, koncepcję na to, żeby pańskie ugrupowanie wygrało. Ja mam taki klucz. I to za darmo. Wie pan, w czasach komercji to jest cenna rzecz. Warto było przyjechać do Łomży. Naprawdę powiem panu, człowiek jeździ, robi badania, tych ekspertów wynajmuje, przyjeżdża do Łomży i bach, już, raz. Proszę pana, ja jestem poznaniakiem. No to mnie pan by zaskoczył, no przyznam szczerze. Poznaniacy! Ale proszę pana, tam gdzie dom twój, tam serce twoje, gdzie dom twój. Ale pan jest poznaniakiem łomżyniakiem, czy ja poznaniakiem... Jestem poznaniakiem łomżyniakiem. Poznaniakiem łomżyniakiem. Ale no to przepraszam, pan łączy nie, żebym ja tu się nie promował. Panie Hołownia, nie chcę być złośliwy, czy pan Kamysz z panem Kosiniakiem poszli czwartą drogą? Proszę nie odpowiadać, bo to pewnie jest złośliwość, to co powiedziałem, ale mam nadzieję, że państwa nic tu nie różni. A ponieważ państwa tak myślę, że nie, nadal to jest trzecia droga, a pan się będzie widział ze swoim liderem, no... Powiedzmy współkoalicjantem. Tak. To proszę mu przekazać taki pomysł. Mhm. Ja nie wiem, czy on jest dobry, wie pan, bo ja z partią nigdy... Jak na kogoś, kto nigdy nic, to się pan z dość dużą pewnością wypowiada o systemie partyjnym, politycznym, metodzie Donta. Powiem szczerze, jest pan naprawdę dobrze poinformowany. Cały czas słucham Tok FM. Cenię stację, natomiast polecam też dla różnorodności, dla rozszerzenia horyzontów słuchanie i oglądanie i szukanie wiadomości o też z innych mediów, bo Polacy dzisiaj są bardzo pluralistyczni, jeśli chodzi o dostęp do informacji. Wczoraj oglądałem Rydzyka. Ale ten z dwoma nagimi mieczami, czy jakiś inny? Adrem, przepraszam. Ale miał pan pomysł. Adrem, no właśnie. Telefon mi się zaraz zagrzeje, no, już, do Kosiniaka mam dzwonić, za darmo państwa, pomysł my jest. My tu siedzimy, każdy ma jakiś swój problem, tego pana oszukali na ZUS-ie. Ja mam rentę za niską, żona tam też niewiele w tej budżetówce i tysiące będzie pomysłów. Jaki pomysł pan ma? Jaki pomysł, proszę pana? Pan Kosiniak niby reprezentuje partię jakąś agro, związaną z rolnictwem, tak czy nie? No tak. No. To proszę pana, dlaczego pan, podoba mi się, że państwo się rozdzielili, bo mam nadzieję, że pan Kosiniak przyjedzie, gdzie jest kombajn, gdzie proszę pana jest przerwa w pracy, wyniosą pyry ten z omastą i z kwaśnym mlekiem i się zacznie rozmawiać o problemach wsi. Bo my tu mówimy o takich, no powiem szczerze, no problemach może, a tam są autentyczne problemy, ale takie, że aż kości i ci ludzie... To dlaczego pan mnie o nie nie pyta? Dlaczego pan mnie pyta o Bo pan nie jest Kosiniakiem. Ale niech mi pan da szansę. Również w tym temacie chętnie się wypowiem. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że tu nie ma rolników. Ja nie jestem rolnikiem. Ja nie bardzo wiem to z telewizji. Wiem, że jakieś skupy, jakieś coś. O, może pan tu jest rolnikiem. I zaraz już przekazuję mikrofon panu i bym chciał, wie pan, żeby to było, bo każdy szuka oryginalności. Pan też, te leżaczki, tego fajnie, okej. Okay. Wie pan, kombajn, pole, maślanka i rolnicy i to się rozniesie bardziej, proszę pana, przez telewizję, przez internet, takie spotkanie na polu z autentycznymi rolnikami. To jest mój pomysł na to, bardzo żeby... Bardzo dziękuję, przekażę koledze, też uspokoję pana w jakąś taką, ta pana
niepokój może, nie wiem co to jest. Widziałem się dzisiaj z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. On dzisiaj musiał zostać w Sejmie. Będziemy razem w Gnieźnie w piątek. Bardzo chętnie przekażę panu, znaczy jemu pana pomysł też z całym tym anturażem, który plastycznie pan nakreślił. Nie wiem, czy to tak dzisiaj wygląda polskie rolnictwo, jak pan opisał do końca, bo to chyba raczej z takich trochę też wyobrażeń z dawnych epok rolnictwo, ale rzeczywiście jest tak, że dzisiaj bez rozwiązania tego palącego problemu ukraińskiego zboża, bez rozwiązania w ogóle problemu ustroju rolnego Polski, bo dzisiaj, wie pan, w Konstytucji mamy napisane, że to mamy w Konstytucji napisane, że podstawą ustroju rolnego Rzeczpospolitej jest gospodarstwo rodzinne. I jak to się ma do tego, co jest teraz? Jest mnóstwo rzeczy, nad którymi się trzeba w tej akurat dziedzinie zastanowić, bo one się będą stawały coraz bardziej palące. My mamy w tej sprawie jako Polska 2050 jakiś pogląd, natomiast rzeczywiście PSL jest tą partią, która zęby na tym zjadła. I Władek, myślę, z przyjemnością na te pytania będzie odpowiadał. Tak, do tej grupy musimy ruszyć. Ale odpowiadając na pytanie, którego pan nie zadał, albo dopowiadając do tego, musimy też ruszyć trochę też do innych grup. Wie pan, dzisiaj co jest kluczowe? My możemy sobie dzisiaj pokrzyczeć i powspierać się i podyskutować i mieć inne zdania, natomiast ja mówię panu, nic nie będzie, jeżeli my nie przekonamy każdy z nas, jednej osoby, z naszych znajomych, z kontaktów w telefonie, żeby zagłosował za kim chce po demokratycznej stronie. Bo jedna osoba, a nie 50 przekonanych. Pan może mieć złote rady, ja mogę mieć złote rady, możemy mieć różne złote pomysły, ale klucz jest w tej liczbie, która tutaj jest. Jedną osobę do wyborów, nie więcej, nie 50, nie 100. Nie będzie już więcej słuchaczy Tok FM-u, mimo że dobrze czy tej stacji, ani TVN-u oglądaczy. Nie będzie już, to się nie zwiększy, to są przekonywanie przekonanych. My dzisiaj musimy wyjść i przekonać nieprzekonanych, że warto i że warto jakby zaryzykować, że człowiek nie zostanie oszukany. Bo dzisiaj mnóstwo ludzi mówi, panie, oni wszyscy po jednych pieniądzach i tak oszukają, ci to kradną, ale przynajmniej coś tam człowiekowi dadzą i tak to jedziemy. No nie powinno to tak wyglądać. Ale dziękuję panu za to, że tu była przestrzeń do rozmowy, bo tu jej nie było. Dziękujemy bardzo za tą długą wymianę. Tutaj pan w czerwonej koszulce bardzo długo czeka na swoje pytanie, więc... Dzień dobry, panie Szymonie. Dobry. Moje nazwisko Gierbat. Chciałem... Ostatnio oglądałem zespół i pieśni tańca pod grzybki nad jej na Jasnej Górze. Rządowy. A nie podobał mi się. Ale do sprawy. Ja reprezentuję pewną grupę społeczną. Chciałem pokazać ją. Brawo dla pana. Ale nie o to mi chodzi. Ja już jestem odpadem medycznym. 47 lat oddawałem krew. Oddałem 108,5 litra przez 40 lat systematycznego oddawania krwi. Od pierestrojki mówi się o tej złej komunie, że była, ale ta komuna chociaż o krwiodawców dbała. Dzisiaj jest tak. 90 rok odebrali order zasłużony dla zdrowia narodu dla krwiodawców po cichutku. 95 rok odebrali bezpłatne leki dla zasłużonych krwiodawców po cichutku. Później odebrali posiłki regeneracyjne dla krwiodawców, po cichutku. Dawno za to marne czekoladki. To nie chodzi o te czekoladki. Nie chodzi o te 4,5 tysiąca kalorii, które każdy powinien zjeść w pełnym posiłku lub zjeść jedną czekoladę, którą można od razu, jak to się mówi, zwymiatować. Ja mam takie pytanie w związku z powyższym. Co, w przypadku jak pan dojdzie do władzy, ponieważ my reprezentujemy, jakby nie było służby zdrowia, krew nie jest towarem, ale staje się towarem wtedy, gdy jest sprzedawana poza system. A taka sytuacja w Polsce jest. Ministerstwo Zdrowia zarobiło 191 milionów złotych na krwiodawcach, sprzedając osocze do firm farmaceutycznych. Krwiodawca leki musi kupić. On nie ma zniżek. On nie ma leków darmowych. On ma leki na normalnej zasadzie. Ja mam takie pytanie. Ja już jestem odpadem medycznym. Wszystkim się wkoło pieniądze rozdaje. Ja w jednej sprawie tylko. Mój kolega, który oddał 70 litrów krwi... Będziemy prosić o pytanie już powoli. Już. Mój kolega, który oddał 70 litrów krwi, chodzi puszki zbiera, bo nie stać na leki. Ja mówię, tam gdzie się kończy, zaczyna bieda, tam koniec z honorem.
Ja właśnie w takiej sprawie. Czy honorowi dawcy krwi po oddaniu przykładowo 60-70 litrów krwi będą w przyszłości mogli liczyć na jakiś dodatek do tych marnych emerytur? Tak jak to są tysi będą mieli teraz, tak jak mają straż pożarna, ma ta ochotnicza, jak wiele grup społecznych. I jeszcze jedno pytanie, rekwizyt, który chciałbym panu podarować. Wstałem nie dlatego, że spodziewałem się, że pan mi chce coś podarować, tylko dlatego, że chciałem panu uścisnąć rękę, bo jest pan bohaterem, a nie żadnym odpadem medycznym. Nie wiecie państwo, co to jest, to zaraz panu, panu pokażę. Oj, przepraszam. Co to jest? Panie Szymonie, czy pan wie? To jest odznaka. Jaka? No, zasłużonego krwiodawcy? Nie. Nie? Co to jest? To jest najwyższe oznaczenie honorowego krwiodawstwa w Polsce. Wie pan co? To się w pale nie mieści. Ja musiał to panu podarować, żeby pan w przyszłości o krwiodawcach będąc... Ale to jest pana oznaczenie. Osobiste i ja panu chcę podarować. Ale to niech pan je zatrzyma, bo to jest nie, znak... proszę bardzo, ja Instytut Pamięci Narodowej w domu nie będę robił. Dziękuję, chciałbym usłyszeć pytanie. Chciałbym usłyszeć pytanie, jak się ma to sprawa do krwiodawców, bo wie już pan... Już mówię, już odpowiadam. Będę wdzięczny. Proszę pana, przede wszystkim ja wezmę to nie dlatego, że zasłużyłem jakkolwiek na to odznaczenie, ale dlatego, że będę traktował to jako zobowiązanie. Znaczy to jest zobowiązanie, to co pan mi przekazał. W tej sprawie, której pan powiedział, ona jest oczywiście bardzo poruszająca serce każdego państwowca z jednej prostej przyczyny. No. No tak, no 100 litrów krwi to jest, wie pan, no, szacunek dla pana, naprawdę, to jest... Brawa dla pana. Pan uratował życie setkom, być może nawet więcej, tysiącom ludzi. To jest olbrzymia rzecz, którą pan zrobił. I to mówię o tym poruszeniu nie na takiej płaszczyźnie emocjonalnej, że to wzrusza, ale pan uratował ludzi i tacy ludzie jak pan ratują obywateli tego państwa. To jest olbrzymia rzecz. To powinno być przez to państwo zauważone. Nie tylko przez nas, którzy bijemy teraz panu brawo, ale to powinno być zauważone to, co pan zrobił dla państwa, przez państwo. Tu mamy wspólne stanowisko w trzeciej drodze i wspólny postulat. Mieliśmy okazję ostatnio z Kosiniakiem Kamyszem, który jest przecież lekarzem, odpowiadać na pytanie dotyczące właśnie honorowych krwiodawców, zasłużonych krwiodawców na jednym z naszych spotkań. I nasz postulat jest jasny. Darmowe leki dla zasłużonych krwiodawców. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Darmowe leki dla zasłużonych krwiodawców. Wyście tyle dali polskiej ochronie zdrowia i polskiemu państwu, że państwo ma obowiązek dać wam chociaż to, bo daliście ze swojego zdrowia, ze swojego życia, choć nie musieliście. Więc teraz, kiedy wasze zdrowie i wasze życie tego potrzebuje, to państwo powinno wam dać to, czego potrzebujecie. Tu proszę nie mieć wątpliwości, to jest nasz postulat i to będzie nasze zobowiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, te, które, o których pan wspominał, wie pan, może pan wie, może pan nie, my jesteśmy raczej przeciwnikami różnego rodzaju mnożenia dodatków do różnych pensji, emerytur i podobnych rzeczy. Natomiast to nie może być tak, że grupa, bo wolimy, żeby ludzie po prostu mieli dobre pensje i nie musieli, i dobre emerytury, i nie musieli być na łasce polityków, którzy dorzucą 200 albo 100. Natomiast to, co my chcemy zrobić, to sprawić, żebyście wy byli widoczni dla państwa, żebyście byli głosem, który jest wysłuchiwany. My u nas w ruchu, w Polsce 2050, jeszcze jak nie było partii, w stowarzyszeniu, ponieważ u nas jest dużo krwiodawców, założyliśmy taką sieć ogólnopolską, tych krwiodawców Polski 2050. Mamy to środowisko też u siebie.
Więc chcemy, żeby wasze środowisko było słyszalne, bo jest nam wszystkim niezbędnie potrzebne. Do tej kwestii, czyli do leków darmowych dla zasłużonych krwiodawców, możemy się dzisiaj zobowiązać. O innych rzeczach bardzo chętnie będę z waszym środowiskiem, będziemy z waszym środowiskiem rozmawiać, bo jeżeli zgłosicie konkretne postulaty, to my na pewno będziemy ich słuchać i będziemy wspólnie się zastanawiać, co można zrobić, żeby, żeby je zrealizować. Ta historia, o której pan powiedział, no też nie chce mi się zmieścić w głowie tego pana kolegi, który tyle zrobił i system go nie widzi, tak? System go nie widzi. To jest absurdalne. Po prostu powinien go system widzieć. Czy na poziomie, jeżeli on ma legitymację, jeżeli on ma odznaczenie, on powinien mieć móc do kogo pójść i państwo powinno go na poziomie czy samorządowym, wsparte od strony centralnej, czy centralnym zauważyć. No to mi się po prostu w głowie nie mieści. Człowiek, który uratował tyle ludzkich istnień, być może niektórych z naszych bliskich, którzy tego potrzebowali. Na tym też, kurczę, państwo polega, no. Że państwo jest, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale państwo jest też właśnie wtedy potrzebne, jak jest niedobrze. I jak jest niedobrze, to wy przychodzicie i ochotniczo przecież nie bierzecie za to żadnych pieniędzy, dajecie swoją krew. Coś, co najcenniejszego można dać. No nie ma większej ofiary w czasie pokoju. Nie ma większej ofiary w czasie pokoju. Dlatego bardzo wam... To głupie, ja nie mam do tego żadnego tytułu, ale ja jako człowiek, jako Szymon Hołownia chcę się jeszcze raz panu ukłonić, podziękować i potraktować to jako zobowiązanie. Będę jeszcze negocjował, czy na pewno nie chce pan tego zatrzymać, ale jeżeli pan rzeczywiście to przekazuje, to będzie to zobowiązanie naszego ruchu. To jest dla nas, dla trzeciej drogi, memento i wyzwanie i rachunek sumienia. Myślę, że wielkie brawa dla pana jeszcze raz się należą. Szanowni państwo, czy mam ja tutaj jeszcze, tak, spojrzę z tej strony, czy jest jakiś... A jest, dobra. Dzień dobry. Nazywam się Magda Modzelewska, jestem nauczycielką i chciałabym zapytać o dwie rzeczy, bo pewnie milion jeszcze pytań będzie. Jakie, gdyby pan wygrał, to jakie reformy w edukacji pan wykona, jakie pierwsze ruchy to będą? I chciałabym spytać też o taką kwestię wycofania gotówki, z której jest pan słynny. Czy nadal się będzie pan tego trzymał? Dziękuję. Jeżeli chodzi o edukację, to my mamy, jak pani może wie, może nie, jako Polska 2050, bardzo rozbudowany program reformy edukacji, który przygotowaliśmy już chyba półtora roku temu, który pokazuje szkołę, jakiej chcielibyśmy dla naszych dzieci. To jest szkoła, w której wiele jest zmienione. Tak? Zmieniona jest podstawa programowa, zmieniony jest paradygmat w ogóle myślenia szkoły, czyli przechodzimy z rywalizacji na kooperację, na pracę warsztatową, na pracę w zespołach, bo tak się dzisiaj robi biznes, wymyśla wynalazki, posuwa świat do przodu. To jest szkoła, w której mamy płynny angielski po podstawówce, czyli 5 lekcji angielskiego w tygodniu. Świetnie, trafiłem. W komunikatywny drugi język po drugim stopniu edukacji. Ciepły posiłek dla każdego dziecka w podstawówce, bo po 12 to już różnie bywa z przyswajaniem wiedzy i to jest w wielu krajach przyjęte jako standard, u nas też powinno być. Chcemy doprowadzić do tego, żeby polska szkoła dawała ludziom, którzy płacili podatki, to za co płacili podatki, czyli szkołę, która jest faktycznie bezpłatna. Na tych pierwszych etapach i nie ma w ogóle sytuacji, w której dzisiaj, słuchajcie, 3000 zł średnio polska rodzina wydaje na korepetycje rocznie. To co z tego dodatku 300 zł na dziecko, tak? Jeżeli ty musisz po szkole jeszcze dodatkowo wykupywać prywatne lekcje. To jest paranoja. To jest paranoja. Szkoła ma nauczyć, a szkoła też nie nauczy i to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym. Jeżeli nauczyciel nie będzie dobrze wynagradzany. Nauczyciel, znaczy należy natychmiast podnieść prestiż zawodu nauczyciela. Natychmiast, również finansowy. Dzisiaj mamy sytuację, w którym na pierwszym stopniu czasami jest tak z nauczycielem, że on zarabia mniej niż najniższa, nie średnia, tylko najniższa krajowa. I trzeba robić specjalne dopłaty, żeby on łapał się na najniższą ustawową pensję. To jest chore. My mówimy, że powinniśmy zacząć od tego, że na starcie nauczyciel zarabia średnią krajową. Na starcie. Dzisiaj mamy doniesienia o 17 tysiącach wakatów od września w szkołach i przedszkolach. To już dzisiaj na zebraniach w czerwcu, jak były zebrania, to u wielu moich znajomych to były dyskusje nie o tym, jaka będzie szkoła, tylko czy w ogóle nauczyciele będą w tej szkole, czy przyjdzie ktoś uczyć.
No to jeżeli byśmy doszli do takiego punktu, że w wielu szkołach, z całym szacunkiem dla nich, pani sprzątająca, woźny, palacz zarabia więcej niż nauczyciel, to coś poszło nie tak. Państwo ma zapewnić nauczycielowi takie warunki, żeby jemu się chciało uczyć samemu. Jak on się będzie chciał uczyć, to on dobrze nauczy moje dziecko. Jak moje dziecko się dobrze nauczy, to znajdzie dobrą pracę. A jak znajdzie dobrą pracę, to zapłaci wyższe podatki i to się państwu zwróci. A jak nie, to będziemy krajem montowni. I będziemy się cieszyć, że przyjechał kolejny koncern wielki samochodowy albo inny i montownię otworzył. My mamy wymyślać rzeczy, które inni będą montować albo sztuczna inteligencja będzie montować i nasze dzieci mają ten potencjał. Jakie będą pierwsze kroki? Pierwsze kroki będą oczywiście finansowe. Przejeżdżając tutaj byłem pod słynną elektrownią w Ostrołęce. 1,5 miliarda przepalone przez PiS pieniędzy. 1,5 miliarda. Te 1,5 miliarda to jest, proszę sobie wyobrazić, ponad 4, prawie 5 tysięcy jednorazowego dodatku dla każdego polskiego nauczyciela i nauczycielki, albo 360, prawie 400 zł podwyżki co miesiąc przez rok. Można powiedzieć mało, ale to powiedzcie to tym nauczycielom i nauczycielkom. Powiedzcie, że był sens budować to, a później burzyć i 1,5 miliarda na to przepalić. Z polskiej szkoły powinna wreszcie wymaszerować ideologia. My chcemy zlikwidować kuratoria, bo uważamy, że stały się miejscem przemocy, którą wyświadcza się nauczycielom, i przekształcić je w centra doskonalenia zawodowego, centra wsparcia nauczycieli, tak żeby mieli dostęp do najnowocześniejszych technik, wiedzy, wsparcia psychologicznego, tego, czego będą potrzebować. Też, żeby był psycholog w każdej szkole. Po prostu trzeba przesunąć potężne środki na edukację. My zaproponowaliśmy to kilka tygodni temu. Powiedzieliśmy już teraz, w tym Sejmie, teraz. Zwiększmy subwencję oświatową do 3%, a więc nakłady PKB do 6%. I wiecie co? Wszyscy byli przeciwko, bo mieli inne problemy w tym momencie na głowie. I jeszcze nam zarzucali, że z kim my rozmawiamy o takich rzeczach. Jak mogą być ważniejsze rzeczy jak edukacja w naszych dzieci dzisiaj? I można było już od września z tym jechać. A na duperele, na nagie miecze dla Rydzyka, na tysiące innych rzeczy to jest. Ale na to, żeby nauczycielom zapłacić, to tego nie ma. Jak nauczycielom nie zapłacimy tak, jak powinniśmy zapłacić, to oni odejdą z zawodu. Jak odejdą z zawodu, bo też mają kredyty i też mają rodziny, to gdzie będziemy szukać tego ratunku dla naszych dzieci? My się natychmiast za tę kwestię związaną z edukacją weźmiemy, od strony finansowej najpierw, od strony programowej w drugim kroku i od strony trzeciej, co też wydaje mi się ważne, od strony systemowej. Tylko my już nie będziemy teraz znowu zakładać gimnazjów, jak już zostało, bo to nie o to chodzi dzisiaj. Tu chodzi o to, żeby szkoła stała się miejscem, w którym społeczność uczniowska, nauczycieli i rodziców współdecyduje o rzeczach. My na przykład chcemy i mówimy o tym, że to nie biskup, bo to jest chore. Powinien mieć prawo weta w sprawie lekcji religii, pensum lekcji religii w szkole. Dzisiaj jest tak, że jeżeli mają być mniej niż 2 lekcje religii, to biskup się musi na to zgodzić. Przecież to jest paranoja. To jest zmiana rozporządzenia ministra edukacji. To trzeba zrobić natychmiast. To społeczność każdej szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski powinny decydować, ile lekcji religii chcą mieć w tej szkole w tygodniu. Bo w jednej szkole będą chcieli mieć 5, a w drugiej nie będą chcieli mieć w ogóle. I to szkoła, a nie żaden kurator, żaden minister, żaden biskup powinni o takich rzeczach decydować. Natomiast jeżeli pyta pani o gotówkę, cieszę się, że pani o to pyta, bo po raz, nie wiem już który, mam okazję przedstawić moje stanowisko w tej sprawie. To stanowisko, które pani usłyszała, wzięło się, być może ja się źle wyraziłem, albo zostałem źle zrozumiany, nie wiem, jak źle zostałem zrozumiany, to przepraszam. Może się źle wyraziłem. Zrozumiałem, że pytanie, które kieruje do mnie redaktor Rymanowski, w tym materiale, który później Konfederacja szeroko rozsiała po świecie, zapewniając mi międzygalaktyczną sławę, rozumiałem, że chodzi o instrumenty płatnicze, o wspieranie rozwój instrumentów płatniczych elektronicznych, jako obecnych w wymianie naszej gospodarczej, handlowej, finansowej. Ja uważam, że to jest super. Super, że mamy płatności zbliżeniowe. Super, że jest BLIK, zresztą polski pomysł. Super, że nie trzeba nosić ze sobą karty, tylko wszystko można telefonem zapłacić. To jest fajne. Natomiast gotówka nie może i nie powinna zniknąć z systemu
płatniczego w Polsce. Przeciwnie, powinna mieć w nim swoje bardzo ważne miejsce. Z tego powodu, że dzisiaj państwo jest jakie jest i ludzie mają prawo do tego, żeby gotówką płacić, a nie czuć się podglądani i podsłuchiwani na każdym kroku i że każdą fakturę, cokolwiek nie kupisz, to państwo będzie wiedziało. Po drugie, że wielu ludziom daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, pewności. Po trzecie wreszcie, że są ludzie, i to jest normalne, którym łatwiej jest zarządzać domowym budżetem, jak mają gotówkę, a nie tabelki w Excelu albo wirtualne pieniądze. To powinien być wybór każdego człowieka. I proszę czuć się spokojnie i bezpiecznie. Żadnych zmian, jeżeli ja będę miał na to wpływ, w tym nie będzie. Przeciwnie, ja będę o gotówkę walczył, bo sam jej chętnie używam. Szanowni Państwo, myślę, że niestety nie uda się nam wszystkich pytań zadać, ale myślę, że możemy mieć na jeszcze jedno pytanie przestrzeń i będziemy jeszcze, myślę, że Szymon też znajdzie chwilę na takie kuluarowe pytania po spotkaniu. Tylko prosiłabym jak najkrótsze pytanie, żebyśmy... Już mamy mikrofon. Ja nie będę pytał bardzo długo, natomiast cieszę się, że jest kolejna możliwość głosowania nie na te dwie wojenne, bo znaczy ostro zwalczające się strony, ale to już to kadencja to były, bo był i Kukiz, i Biedroń, i jeszcze tam, no jest i Hołownia. Tylko tyle, że teraz panie Szymonie, ja będę głosował nawet w tej chwili nawet w ciemno, dlatego na was, żebyście jednak weszli do tego Sejmu. Ale to nie jest strategia bardzo taka dynamiczna. Lepsza byłaby taka. D'Hondt i te wszystkie mechanizmy działają na poziomie okręgu. Więc dobrze by było, żebyśmy poznawali albo mieli możliwość kontaktować się z ludźmi, którzy będą pana reprezentować u nas w regionie, na kogo będziemy głosować. Bo jeżeli będziemy głosować na Hołownię, to nie wiem, czy pan będzie u nas kandydował, czy nie, ale to trochę mało. Wolałbym, żeby... Jakie jest każdym... pana zdanie w tej sprawie? Ja uważam, że... Powinienem kandydować u was, czy nie? Mój Boże, Jana... Ja się zastanowię, czy na pana będę głosował. Jak będzie ktoś inny na tej liście, to na kogoś innego, ale na waszą listę pewnie tak. Ale tylko dlatego, że właśnie, żeby zapewnić, że jednak wejdziecie do Sejmu, ale zachęcam do tego, niech się pojawią ludzie, którzy będą zbierali głosy tu. Ci, na których się będzie głosować, bo ta kartka ma nazwiska. Tak, to jest książka telefoniczna, ale jednak rozpoznawalna. Więc żeby nie było tak, że jest tam, jak to się... To są przedstawiciele, ale ja nie chciałbym, żeby głosować na przedstawicieli Tuska, Kaczyńskiego, albo nawet na przedstawicieli Hołowni. Wolałbym konkretne nazwiska. I czy jaka jest kuchnia? Absolutnie to rozumiem. No. I myśmy w tej sprawie zrobili dużo, bo jako pierwsza z partii zaczęliśmy przedstawiać, jeżdżąc po Polsce, naszych kandydatów na kandydatów. Właśnie po to, o czym pan mówi, że jesteśmy nowi, chcemy się przedstawić, chcemy pokazać nazwiska, możecie do nas zadzwonić, zapytać już teraz, możecie to zbudować. Jak zabraliśmy koalicję z PSL-em, to sytuacja się trochę skomplikowała, bo my musimy teraz złożyć wspólne listy. I złożenie tych wspólnych list oznacza, że musimy wynegocjować, jaki będą miały kształt, jakie będą te schodki, jak to się wszystko poukłada. Natomiast już niedługo wyjdziemy do państwa z informacją o okręgach, o tym, jak to będzie wyglądało w okręgach. Dzisiaj na pewno mogę powiedzieć, że jednym z tych, którzy będą dzielnie walczyć, jest obecny tutaj Maciej Żywno, który tutaj zresztą na sali jest, znany wam dobrze z regionu i też działacz społeczny, nie tylko przecież wojewoda były, ale czy członek zarządu województwa, ale też przecież po prostu strażak ochotnik i praktykujący działacz społeczny. Natomiast tak, ja rozumiem tę potrzebę, doskonale ją rozumiem. Do wyborów mamy już niewiele czasu, bo 90 kilka dni. One pewnie zostaną formalnie ogłoszone gdzieś w pierwszym tygodniu sierpnia. Wtedy ta maszyna mocno przyspieszy. Już niedługo, tak? Bo to też, wie pan, to trochę jest tak, że teraz, jak już to żeśmy zaszli tak daleko, to musimy też dobrze wyważać, kiedy robić prezent konkurencji, tak? Bo teraz jest trochę tak, że wszyscy trzymają karty przy orderach i każdy czeka, kto się pierwszy wychyli. Na szczęście, jeżeli chodzi o Podlasie, to już wiadomo, że zaszczyci nasz okręg, mogę powiedzieć nasz, bo ja przecież z Białegostoku jestem, najwybitniejszy polski ekonomista, człowiek, który jest w stanie przeprowadzić wybory za 70 milionów złotych, a te wybory się nie odbędą, wybudować te wspaniałe wieże w Ostrołęce, które później trzeba zburzyć. Jest to jeden z najbardziej znanych mi przykładów antymidasa, jakie widziałem. To znaczy Midas, jak coś...
wiadomo, popatrzył, to zmieniał w złoto, a ten wiadomo w coś innego, czego się nie dotknie. No a jeszcze przedwczoraj ten wariant z tym nagim mieczem przekazanym ojcu Tadeuszowi do muzeum, to już jest naprawdę gruba rzecz. Cieszę się, że będziecie mieli na kartach wyborczych tak wspaniały przykład, tak emblematyczny przykład tego, czym jest dzisiaj państwo PiS, co to jest Polska marnotrawna. No już lepiej nie można było strzelić. Sasin jest absolutną egzemplifikacją nieudolności, marnotrawstwa, kolesiostwa, nepotyzmu politycznego i takiej ogólnej gamoniowatości politycznej, jaki na tej scenie istnieje. Wiecie, no to już lepiej nie można było wybrać. No ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, bo z takimi rywalami to aż przyjemnie walczyć. To co, ostatnie i do domu. Podobno mamy jeszcze jedno pytanie, tak? A pewnie, a co pan chcesz wiedzieć? A co pan chcesz wiedzieć? No ale już, ale to rozumiem, że mam powiedzieć, co myślę o Turowie, tak? Co trzeba zrobić? Turów, proszę pana, trzeba zamknąć. Tylko trzeba go zamknąć. Przede wszystkim, kochany panie, ja z panem patelni po bruku nie ciągałem, więc na razie jesteśmy na pan, tak? Jesteśmy na pan. Nie, jesteśmy na pan i bardzo chętnie będziemy rozmawiać, ale z zachowaniem pewnych zasad kultury i pewnego dekorum, tak? Teraz będziemy rozmawiać jak kulturalni ludzie na spotkaniu kulturalnych osób. A teraz odpowiadam panu, halo, czy pan mnie słyszy? Słyszy mnie pan? Nie, spokojnie, rozmawiamy z panem. Halo, teraz ja mówię do pana. Turów trzeba zamknąć. W perspektywie kilkunastu lat to jest nieuchronne. Natomiast trzeba to zrobić tak, żeby a. zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w Polsce. Druga rzecz, żeby każda z tych osób, które będą odchodziły z energetyki węglowej, miała zapewnione miejsce pracy albo, i ja to proszę pana, bo tego pan pewnie nie wie, byłem w Turowie, stałem pod tą elektrownią i mówiłem wyraźnie, cieszę się, że pana tak martwi los Turowa i teraz odpowiadam, stałem pod tą elektrownią i mówiłem, że nawet trzeba będzie wprowadzić być może dochód minimalny gwarantowany dla tych, których nie uda się w odpowiednim czasie przekwalifikować, bo nie można ludzi traktować niesprawiedliwie, żadnego górnika, żadnego energetyka. Turowa nie da się zatrzymać z dnia na dzień. Nie ma takiej możliwości i nie ma takiej potrzeby. Czy pan mnie słucha? No tak, ale przyszedł pan na publiczne spotkanie, z tym się trzeba liczyć. No wie pan, nie rozmawiamy w konfesjonale, nie rozmawiamy w domu, rozmawiamy publicznie. Pan zadał ważne pytanie o ważny element polskiego systemu energetycznego. Pytanie, które pan zadał, czy pan mnie słyszy? Halo! Niech się pan na moment jeszcze skoncentruje na mnie, rozmawiamy we dwóch. Zadał pan bardzo ważne i poważne pytanie. Bardzo ważne. I ja panu na to pytanie jak najbardziej poważnie odpowiadam. Turowa nie można zamknąć. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Natomiast Turów trzeba wpisać w plan transformacji energetyki, żebyśmy mieli tańszy prąd. Żeby ludzie mieli pracę, a prąd był tańszy. To o to dzisiaj chodzi. Dokładnie tak. To trzeba zrobić. Ale wie pan, ale widzi pan, a skąd się biorą te kary, niech pan powie. A ile mieliśmy, ale już panu powiem. Ile mieliśmy czasu? Nie. Ile mieliśmy czasu, ale my na nie, a kto nie chce KPO teraz wziąć? Przecież KPO to są miliardy, które już dzisiaj mogłyby robić zieloną energię, a są blokowane przez Kaczyńskiego i Ziobrę. Kaczyński i Ziobro zablokowali KPO. KPO, które mogłoby sprawić, że mielibyśmy dzisiaj więcej zielonej energii w Polsce, czyli tańszej. Natomiast mamy Sasina, który z pieniędzy Fundacji Enea, zasilanej przez tę spółkę energetyczną, funduje... O czym? O ETS-ach. Już mówię o ETS-ach. ETS-y dla tych, którzy nie wiedzą, co to są. Już mówię! Mówię o ETS-ach!
Jestem tu i mówię o ETS-ach. Halo, czy pan mnie słyszy? Mówię o ETS-ach. ETS-y to są certyfikaty na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, gazów cieplarnianych do atmosfery. Polska dostała do tej pory z handlu ETS-ami ponad 60 miliardów złotych. Te pieniądze powinny być wykorzystane co do grosza na jeden cel. Remonty sieci. Remonty sieci, bo my mamy po-PRL-owskie sieci, a musimy mieć XXI wieku sieci. A więc więcej średniego, niskiego napięcia, nie tylko wysokie. Te pieniądze zostały przejedzone. Te pieniądze zostały rozdane, rozwalone i zmarnotrawione. Za naszych rządów wszystkie pieniądze z ETS-ów będą oznaczone i zablokowane tylko i wyłącznie na remont sieci w Polsce. Tak, żeby można było przyłączać, a nie odmawiać nowe elektrownie słoneczne, wiatrowe, żeby każdy wasz blok, w którym mieszkacie, każda wieś, każda gmina była samowystarczalna energetycznie, żebyście płacili niższe rachunki za prąd. To jest dzisiaj cel podstawowy każdego przyszłego polskiego rządu. I do tego zamierzamy doprowadzić, bo mamy w tej sprawie i determinację, i kompetencje. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo emocji, ale jeszcze ale jedno obiecane... Ale to jest obiecane... fajne, bo to jest tak. Żywe spotkanie, wiecie. Dokładnie, chyba to, najżywsze... To jest Polska, tak. Bardzo się z tego cieszę. Najżywsze ze wszystkich spotkań jest Trzecia Droga do tej pory i pytanie ostatnie od pana. Szymonie, ja mam do pana jedno króciutkie pytanie. Czy według pana nasze polskie wojsko to jest śmieciami, czy nie? Absolutnie nie, proszę pana. Ja mam żonę w wojsku, służy w stopniu kapitana. Jak mógłbym w ogóle mieć taki pomysł na to, żeby w ten sposób myśleć? Już nie mówię o żołnierzach w ogóle, ale o mojej żonie. No przecież... To czemu pan tego nie potępił, jak ten śmieć, co mówił na nasze polskie wojsko? Kto że mówił? A kto mówił? Afrasyniuk, dokładnie. I pan nigdy tego nie może potępił. Pana, nie wiem, może pan tego nie słyszał, natomiast ja bardzo krytycznie wypowiadałem się o tej wypowiedzi. To niech pan teraz wyraźnie to teraz powie, mówię to bardzo czy nasze wyraźnie. Polskie wojsko jest śmieci, nigdy potępia pan życiu, to, czy nie? Nigdy w życiu, to jest haniebne określenie, nigdy w życiu nie powinno paść pod adresem polskiego wojska, polskiego żołnierza. Nigdy w życiu. To jest obrzydliwe, krzywdzące i niemądre, co zostało powiedziane. Ja tej wypowiedzi nie słyszałem na test... Ale nie, to jest po prostu obrzydliwe. No ja nie powinno mieć miejsca. Tyle. Chciałem to od pana usłyszeć. Może pan mieć stuprocentową pewność. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, musimy kończyć tę część naszego spotkania. Myślę, że jeszcze będzie chwila na pytania w kuluarach, ale to widzę, jeszcze jedno pytanie, tak? Fajne widzę, poruszenie, więc... Nie wiem, czy... Wiecie, zobaczcie, przez ile tematów żeśmy przeszli. To jest niesamowite, jakie to jest żywe. Dzień dobry, panie Szymonie. Jesteśmy w Łomży, no tak. W Białymstoku to... Ja mam pytanie ze strony przedsiębiorczej. Co państwo jako ugrupowanie planujecie zaproponować przedsiębiorcom, małym, dużym, średnim przedsiębiorcom, celem ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? Dziś, jak wiemy, prowadzenie działalności gospodarczej jest coraz trudniejsze, coraz gorzej się prowadzi działalność gospodarczą. Zawiłości prawne, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, coraz bardziej utrudniają życie przedsiębiorcom, muszą poświęcać więcej czasu na wyjaśnianie i tłumaczenie się z prowadzenia własnej działalności, aniżeli życie i spędzanie czasu, powiedzmy, z rodziną. I czy macie jakiś pomysł na ułatwienie pozyskiwania przez przedsiębiorców publicznych pieniędzy, czy to unijnych, czy krajowych, w równym stopniu, jak dzisiaj korzystają z tego tytułu, w równym stopniu, w jakim korzystają dzisiaj na przykład spółki samorządowe, tak? Bo porównując na przykład dofinansowania dla spółek samorządowych na poziomie 95%, przedsiębiorcy mogą liczyć tylko na 30%. Jaki macie państwo na to pomysł? Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to my tu z kolegą Kosiniakiem bardzo jasno i twardo powtarzamy, że zamierzamy doprowadzić do tego, że Polska będzie najlepszym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. A to oznacza, że trzeba zmienić bardzo dużo rzeczy.
Złożyliśmy w tej sprawie bardzo konkretne deklaracje, gwarancjami je nazwaliśmy, a więc zaczynając od rzeczy typu pogotowie ratunkowe, trzeba natychmiast odkręcić Polski Ład w części, która dotyczy tej tak zwanej składki zdrowotnej i jej odliczania. To jest patologiczny mechanizm, który zabił już wiele jednoosobowych działalności gospodarczych i zabije kolejne małe firmy i przedsiębiorstwa. To trzeba natychmiast wycofać, natychmiast wrócić do stanu poprzedniego. To po pierwsze. Po drugie, trzeba jasno i wyraźnie uspokoić legislację podatkową. Ludzie mają wrażenie biegunki kompletnej, tak? Znaczy związanej z podatkami. Dzisiaj w Polsce płacimy podatek od zrozumienia podatku. To jest opłata za interpretację podatkową, o którą się zwracamy do urzędu. Teraz te opłaty mają zostać podniesione. To jest podatek od zrozumienia podatku. To już chyba nie może być bardziej absurdalne. Chcemy uspokoić legislację podatkową i podatki. Mówimy, żeby uspokoić przedsiębiorców, żeby uspokoić ich horyzont inwestowania, prowadzenia firmy, chcemy, żeby PIT, VAT i CIT nie były w Polsce podwyższane do 26 roku, a zmiany w podatkach przychodziły raz w roku, maksymalnie dwa razy w roku i co najmniej pół roku wcześniej, a nie do listopada. Żeby nie trzeba było doktoratów z tego robić. W ramach pogotowia ratunkowego trzeba jak najszybciej wprowadzić zasadę VAT tylko od zapłaconej faktury. Bo to zabija wielu uczciwych przedsiębiorców. Trzeba wprowadzić zasadę i my ją wprowadzimy, zwolnienie płatne przez ZUS od pierwszego dnia, a nie dopiero po miesiącu, bo po to się płaci składki i przedsiębiorca i pracownik, żeby to ZUS płacił, a nie żeby jeszcze płacił za to zatrudniający. To jest nieuczciwe, niesprawiedliwe. Chcemy wprowadzić rozróżnienie w regulacjach dla małych i dużych firm. Dzisiaj często jest tak, że duże firmy mają dokładnie te same przepisy, co małe firmy i małe firmy muszą poświęcać mnóstwo czasu, energii na załatwianie rzeczy, które nie powinny w ogóle załatwiać, nie powinny się tym zajmować. Chcemy doprowadzić do zmiany i to akurat rząd może zrobić szybko, bo to jest jedno spotkanie ministra finansów z szefem KAS-u, a później legislacja, do zmiany w ogóle myślenia państwa o przedsiębiorcy. Dzisiaj to jest albo dojna krowa, albo potencjalny przestępca. Więc my chcemy zrobić tak, żeby to był partner w zarabianiu na rzecz państwa i żeby Urząd Skarbowy, cała kontrola finansowa była od tego, żeby pomagać rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć albo prześladować, niszczyć i doprowadzać do zamknięcia. To jest zmiana fundamentalna, bo to jest zmiana mentalności. My jesteśmy super proprzedsiębiorczym ugrupowaniem, trzecia droga i rozmawialiśmy w tej kampanii, tej prekampanii z ponad 1000 już firm, my jako sama Polska 2050. Wysłuchaliśmy wszystkich żalów, widzieliśmy już chyba wszystkie absurdy, łącznie z tym, o którym często mówię, że był człowiek, który mówi, że ma samochód elektryczny i jak go ładuje w domu, to jest okej, okay. On jest na działalności jednoosobowej, ma go w firmie, a jak przyjeżdża do firmy, to dostał mandat za to, że ładował go w firmie, bo jak ładuje go w firmie, to musi mieć uprawnienia elektryczne do jednego KV, tak? Bo wykonuje pracę jako operator instalacji elektrycznych. Jeżeli zrywasz naklejkę w swojej firmie, to jesteś producentem odpadów. Musisz wpisać w poszczególne kategorie do tej bazy danych odpadowych, musisz wypełnić mnóstwo formalności. To jest paranoja po prostu, paranoja. Państwo musi zacząć ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. My chcemy uprościć też podatki. Chcemy je nie tylko uspokoić, ale je uprościć. Mam nadzieję, że z całą tą listą pan się zapozna, jeżeli znajdzie pan chwilę i zobaczy pan w tym realną nadzieję. Bo dzisiaj przychodzą ci cudacy różni gospodarczy, którzy mówią, zrobimy wam państwo bez podatków, będą dwa samochody, grill i tym podobne rzeczy. Świetnie, państwo bez podatków to państwo bez szpitali, bez szkół, bez dróg. Państwo z gettami bogatych i gettami biednych. To jest darwinizm społeczny i latynizacja Polski. To jest Ameryka Łacińska lat 60., 70. ubiegłego wieku. Wojny między Polakami a Polakami o chleb. Nigdy nie wolno do tego dopuścić. Natomiast uzdrowić sytuację gospodarczą w Polsce można. Można i trzeba to zrobić. My mamy do tego, jak powiedziałem po raz trzeci, to powtórzę, pełną determinację, bo widzimy ile krwi, ile pieniędzy, ile siły, ile czasu ucieka ludziom, którzy dzisiaj chcą swoje działalności prowadzić. Zapytał pan o te kwestie finansowania, czy występowania o finansowanie. Muszę ją zgłębić, nie mam gotowej odpowiedzi. Dobrze, że pan ją wywołał. Nie będę tutaj epatował
wiedzą, której nie mam. Muszę się dowiedzieć dokładnie, jak to działa, dlaczego w organy samorządowe, spółki samorządowe, być może jest to wpisane w regulaminy funduszy, które pozyskujemy, mają aż takie preferencje. Co musiałoby się stać, żeby firmy mogły, jakie warunki musiałyby spełnić, żeby na tych w samych warunkach finansowania czy dofinansowania z funduszy otrzymywać? Dowiem się tego i spróbujemy to zaadresować jakimś konkretnym postulatem. Na razie natomiast proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. Jeszcze 4 miesiące i mam nadzieję, że te rzeczy zaczniemy stawiać z głowy na nogi, bo one dzisiaj stoją na głowie. Ja nie wiem, jak można tak kłamać i tak dożynać po prostu 75% polskiego PKB, czyli małe i średnie firmy. Kto w tym państwie będzie płacił podatki? Jeżeli ja wiem, że to jest trochę tak, że wielkie korporacje, one się doskonale rozumieją z każdym rządem, bo to jest podobny jakby sposób korporacyjnego myślenia. Tak, duży z dużym zawsze się dogada. Ale problem polega na tym, że tutaj tego dużego, czyli rząd, żywi mały, a nie duży. I to ten mały powinien być głównym punktem odniesienia i głównym partnerem do rozmowy, a już w ogóle tej rozmowy kompletnie nie ma, tak? To znaczy jest narzucanie rozwiązań i nara. I co nam pan zrobi? 3 systemy podatkowe, tak jak było w ubiegłym roku, obowiązujące naraz. Coraz to nowe rzeczy, które księgowy musi robić, a ty musisz fakturę za to płacić, tak? I JPK-i, te wszystkie rzeczy, które przecież żeśmy przechodzili. To jest państwo, które uważa, że 99% ludzi to kanciarze, więc musi się teraz nimi zająć. A my uważamy, że 99% ludzi to uczciwi ludzie. I ten 1% nieuczciwy trzeba znaleźć i nazwać, ale nie można niszczyć życia 99%, którzy po prostu chcą zarabiać pieniądze, zatrudniać ludzi i iść do przodu z tym, co zrobili. No i jeszcze fundusze europejskie. Uruchomienie jak najszybciej. Przepraszam? Ale o którym? Bo jest różne są pomysły na referendum. W sprawie relokacji? Wie pan... Mi się trochę wydaje, że nie ma sensu robić referendum w sprawie, w której wszyscy się zgadzają. Bo jeżeli wszyscy się zgadzają, a wszystkie siły polityczne w Polsce powiedziały, że mechanizm relokacji w takiej postaci, w jakim nam o nim opowiadano, to absurd, to po co robić referendum? Żeby jeszcze raz to ludzie powiedzieli? Przecież myśmy wszyscy powiedzieli, że jesteśmy przeciwko. Bo jesteśmy przeciwko. Natomiast później przyszła Unia Europejska i powiedziała zaraz, ale my wam wcale nie chcemy narzucić relokacji, bo wyście Ukraińców przyjęli. My chcemy wam pieniądze za Ukraińców dać, tylko może byście wreszcie poprosili i jakieś faktury wysłali. Bo przecież od 2 lat nikt żadnej faktury nie wysłał, a tam czekają miliardy na to, żebyśmy wreszcie za ten cały wysiłek dostali pieniądze od europejskiej wspólnoty. Dlaczego oni ich nie wzięli do tej pory? Dlaczego oni ich nie wzięli? Przecież one się nam należą. I kolejna rzecz, natomiast wie pan, ja się boję, że oni... Znaczy ja wiem, po co oni teraz te referendum zrobili, po to samo, co Orban zrobił ze swoimi wyborami. On akurat zrobił w sprawie społeczności LGBT. Po to, żeby zmobilizować swoich wyborców. I oczywiście, że my już wiemy, co oni będą kombinować. Oni będą kombinować, na przykład wiecie, jak zadadzą pytanie referendalne, a to Sejm układa? Czy zgadzasz się z polityką polskiego rządu, który przeciwia się przymusowej relokacji migrantów do Polski, tak? Czy uchodźców do Polski? I teraz masz pytanie, które ma w sobie 2 pytania. I na jedno chcesz odpowiedzieć nie, a na drugie chcesz odpowiedzieć tak. I weź teraz się w takim referendum odnajdź. Więc ich przewrotność nie ma miary. My będziemy oczywiście... Na tym Sejmie prawdopodobnie tego referendum nie położą. Przypuszczamy, że zrobią dodatkowy Sejm w sierpniu i wtedy zrobią cały ten temat wokół referendum, bo wtedy już też wystartuje kampania wyborcza. My mówimy, nasze stanowisko w sprawie tego mechanizmu relokacyjnego jest jasne. W związku z powyższym uważamy, że PiS kombinuje, a referendum chce zrobić po pierwsze, żeby zmobilizować swoich wyborców i zagrozić wydumanym zagrożeniem, ale po jeszcze coś. Bo w kampanii referendalnej nie ma limitów na kampanię. I oni sobie zrobią kampanię wyborczą, tą do parlamentu, robiąc kampanię referendalną. I będą na plakatach, będziecie widzieli kandydatów PiSu, którzy sobie nie będą tego wliczać do normalnych wydatków, bo będą mówili, jestem Kowalski, jestem przeciwko mechanizmowi relokacji. Czyli oni po prostu chcą w bambuko zrobić, na kasę, zresztą jak zwykle. I chętnie, znaczy zachęcałbym państwa, żebyście przyglądali się również takim trikom, bo to będzie, oni się będą bawić za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze, a nie za ich pieniądze. Na co? Gdzie jest kasa? No ale gdzie jest kasa? Niech mi pan powie, gdzie jest ta kasa. Gdzie jest ta kasa? Na co ona jest? Nie ma. I byłem ostatnio, rozmawiałem z pielęgniarkami pod Sejmem protestującymi. 8 miliardów złotych w sumie podwyżek dla nich. Pan wie tak, jaka jest średnia wieku pielęgniarki w Polsce? 55 lat. Kto się za chwilę będzie nami zajmował? Za 5 czy za 10 lat? Przecież one odejdą z zawodu. To na to nie ma kasy.
Nie ma na to kasy. Nauczycieli 17 tysięcy odchodzi z zawodu w tym roku. Na to nie ma kasy. Nie ma kasy na to, żeby dzieci miały ciepły posiłek w szkole i żeby psycholog był w każdej szkole. Na to nie ma kasy. A na referendum jest. Tak? A na referendum jest. No to gdzie logika jest w tym? Przecież to koło logiki nie stało, wie pan. To z tym trzeba zrobić porządek. Mnie tam czy Kaczyński, czy Tusk, czy inny polityk, ja bym chciał, żeby wreszcie normalność była. Żeby pieniądze szły tam, gdzie powinny iść. Gdzie nam służą wszystkim. I to jest to, o co my dzisiaj walczymy. O zwykłą normalność. Jakkolwiek będziecie mi chodzili i opowiadali, że to jest mało seksowne, że to się nie sprzeda. Trudno, to się nie sprzedam. Ale zawsze będę mówił, że to, czego dzisiaj Polska potrzebuje, to normalność po prostu. To jest to, co dzisiaj powinno być w cenie. Szanowni Państwo, troszkę nam się przedłużyło. Widzę jeszcze ręce w górze, ale niestety już nie zdołamy więcej pytań zadać. Ale Szymon, mam wrażenie, że dzisiaj dużo emocji, dużo wątków, wiele tematów. Słuchajcie, jak są emocje, to znaczy, że żyjemy, tak? Dokładnie. Że nam zależy, że chcemy, żeby coś się działo. Mi się to bardzo podobało i bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Zwłaszcza za najtrudniejsze momenty, bo one też są fajne, sprawiają, że możemy porozmawiać, że widzieliście, rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy mieli kompletnie inne poglądy niż ja i ja miałem inne niż oni. I widzieliście, jak było na początku, kiedy rozmawiać się nie dało. Co jest lepsze? Żebyśmy rozmawiali ze sobą, czy żebyśmy nie rozmawiali, tylko obrażali się nawzajem? Ja uważam, że rozmowa. Ja uważam, że zawsze rozmowa. Jakakolwiek by nie była, ale zawsze też z szacunkiem do drugiego człowieka. Bardzo Wam za to spotkanie dziękuję. I szanowni Państwo, brawa dla Państwa za to, że chcecie rozmawiać o trzeciej drodze, o demokracji. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy z Łomży, z pikniku Jest Trzecia Droga.